rozbijanie tkanek barku ze sztangą. Mamy sztangę po stronie, którą chcemy rozbijać. Kładziemy sztangę. Na początek grubszy fragment naszego gryfu. Kładziemy go na przednim akronim mięśnia ramiennego, czyli to będzie tutaj, w tym obszarze, za bicepsem, ale jeszcze przed mięśnia ramiennym, tutaj. Ręka jest pod kątem 90 stopni do naszego tłowia. Nogą sobie blokujemy sztangę, żeby nam nie odjeżdżała i nie zmieniała pozycji. Możemy również ją położyć po to, żeby zwiększyć nacisk. I w tej pozycji rotujemy sobie rotacja zewnętrzna, rotacja wewnętrzna, cały czas trzymając sztangę po to, żeby ona nam nie spadała i żebyśmy nie tracili tych bolesnych miejsc. Jeśli to jest za mało, nic nie czujemy. Najpierw kładziemy sobie sztangę węższym schwytem gryfu na tych rozbijanych tkankach. Węższy gryf troszkę głębiej wchodzi, cały czas trzymamy nogą. A jeśli to nadal nie działa, wchodzimy sobie samym kołnierzem gryfu i wtedy już naprawdę czujemy, jak on mocno wchodzi miejscowo, punktowo, na kancie. Wtedy już nie ma szans, żebyśmy nie poczuli porządnego rozbijania naszych rotatorów i przedniego aktoru mięśnia ramiennego, przynajmniej 2 minuty na następny.